Mamy nieźle gorącą atmosferę na zewnątrz, słońce praży ponad 30 stopni, a ja postanowiłem sobie dzisiaj trochę postrzelać, a zatem Nimpo! Os, cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ninja, a w dzisiejszym zapraszam was na obejrzenie vlog gameplaya z gry Counter-Strike Global Offensive. Sobie trochę w CS-a pogramy dzisiaj, dawno nie grałem, widziałem trochę po komentarzach, jak prosiliście o Counter-Strike'a, więc myślę, że możemy sobie troszeczkę tutaj odświeżyć serię, zobaczymy jak nam tu w ogóle pójdzie, trochę wyszło aktualizacji, ja jestem zacofany w Counter-Strike'u, weszło w ogóle menu tutaj zmienione, czarna magia i w ogóle. Mistrzowie i mistrzynie, na wstępie tego materiału bardzo was proszę sobie łapki w górę, pod nim wówczas mi się lepiej wypocnie dotrze do większości moich widzów, ten sposób bardzo wspomożecie moim dzieciom z góry, serdecznie dziękuję. Us, kłaniam się nisko. Dobra. O, kogoś tutaj słyszę. I zostałem zdjęty na starcie, ale coś tam mu zabrałem. Dobra, na początku nie przejmujcie się za bardzo tym, bo... Znaczy, nie przejmujcie się, tutaj wam tłumaczę, bo mogę lamić troszeczkę. Ja chyba nie grałem w CS-a kilka dobrych miesięcy. W ogóle nie wiem, czy ktoś mnie słyszy, czy nie. Hello guys, anybody can hear me? Ja nie wiem, czy mikrofon teraz działa, czy nie. Jest, okej, okay, to super, działa nam mikrofon. Więc mamy chociaż tą możliwość, że chyba nas jednak słychać. Dobra, w ogóle drużyna się nam nie podzieliła ani nic, więc totalny rozpiździel, rangi w ogóle też nie mam. Więc to może być niezła katastrofa tutaj na starcie. Dobra, słyszę, że chyba lecą. It's B, probably. Chyba. Może tam wyjść. No, niestety. Może asystę złapiemy jak coś. Czuję, że pierwsze 5 rund to muszę tak w ogóle na spokojnie tutaj przyzwyczaić się, co jak, bo kompletnie poszedłem dzisiaj na żywioł. Nie trenowałem, nic jeszcze nie szkoliłem, więc odpaliłem po prostu CS-a, tak jak teraz poszła, ściągnęła się duża aktualizacja i nagrywam właśnie dla was. Okej, okay. Szykujcie się też na materiały cyklu Ninja Vlog. Może dzisiaj uda się go wrzucić, jak dobrze pójdzie, jeżeli uda się go wyrenderować. Good job. Good job, guys. Tak, pochwalmy sobie drużynę. Ale tak, bez komunikacji głosowej to wiecie, o co chodzi w CS-ie, jak się gra już tak dłużej, to jednak bez komunikacji głosowej jest bardzo, krótko mówiąc, kiepsko. Jeżeli gramy jeszcze z przeciwną drużyną, która jest dość kumata. No, a wiadomo, kiedy gra się już w zespole, no to oczywiście jest to wręcz wymagane. Dobra, skoczymy sobie trzech na B, dwóch na A. Chyba B300, albo że się tutaj ktoś przekampił. Na chwilę to jeszcze zostaniemy. Chyba będą na A. Dobra, pomarańczowy tutaj zostaje, no jednak nie. Zdecydowanie chyba potrzebują tej nieco pomocy. Łaps! No to Houston, mamy problem. Pięknie. Tam widziałem jednego na pewno. Dobra. Ohoho, nawet się udało strzelić heada. Żebyśmy my zaraz nie dostali heada. Dobra. No, niestety. Sorry guys. Próbowałem, no niestety. Ale w każdym razie mamy chyba... Ostatecznie, no nie, niestety nie jesteśmy na wyżej, ale możemy jeszcze piąć się do góry. Dobra, na razie oczywiście przeczekamy sobie tą rundę. Yes, my friend. A, okej, thanks. Diffuser, żeby zapomniał zbieg bić. Polecieli tam wszyscy, ale chyba rushują na A. Ale wszystko się może zdarzyć. Ups. Dobra, ale trochę ich wystrzelaliśmy. Dobra. Mamy gdzieś tu jeszcze jednego.
Ja spróbuję go zejść po cichu. Czysto, czysto. Może będzie kampić, a może jest po prostu tutaj. Na spocie, nie, na spot czysty. Dobra, dobra. Chyba się pojawił na A. W zasadzie wystarczy, że to przetrzymamy jeszcze czasowo. I nie pozwolimy mu zaplętować bomby. To wygramy. No kurde, a mnie zaskoczył tutaj. Nie poinformowali mnie niestety. Ale wiadomo, że jest to taki bardzo, bardzo luźny mecz dzisiaj. Ale się głodny teraz zrobiłem. Bo za chwilę będę musiał coś zjeść. No dobra, no. Źle nie ma. 2-1. Wyszliśmy na prowadzenie. Okej. Okay. Możemy już sobie kupić coś lepszego w końcu. Strzelimy sobie auga. Weźmiemy sobie diffuser, wiesz? Mamy kamizelkę, damy radę niestety bez hełmu. Więc jak siądzie bania, to wiadomo, że szanse na przeżycie mamy jakieś około 10%. Bo przeważnie head wiąże się z ponad 100% obrażeniami. Haha! Macie banie. It's me. Jeszcze jeden? Good job. No, chyba się coś odpaliłem. I wyszłem na prowadzenie. Dobra, lecimy dalej. Kupimy sobie hełm teraz. Weźmy sobie jakąś lepszą słowę. Faliści będzie całkiem spoko. Granaciki też nam się przydadzą teraz. Dobra, więcej na razie nie będziemy kupować. Zaoszczędzimy sobie pieniądze na kolejną rundę, jakby nam się padło. Dobra, pójdę na B. Raczej A będzie. Dobra, odwrót. Chociaż na A coś. Nie, nie, nie. Idź. Chyba B. Oj, przepraszam. Kurde, sam już nie wiem, trochę mnie tutaj zdezorientowali. I zostało nas dwóch pięknie. I pięknie, pięknie mistrzowie i mistrzynie. Mamy kolejną rundę wygraną. Idzie nam całkiem, całkiem dobrze. No może jak nam tutaj dobrze pójdzie, to kto wie, wbijemy. No nie, no pierwszej rangi sobie od razu nie da się chyba wbić po pierwszym meczu. No chyba, żebyśmy mieli tutaj bardzo wysokie statystyki. Myślę, żeby w skarę nie zainwestować, ale może to będzie zbyt szalone jeszcze na starcie. Byśmy się troszkę też z pieniędzy ewentualnie wystrzelali, więc może zostawimy sobie jeszcze takie ekwipunek, jakie mamy. Jeszcze, dobra, uposażenie mam kamizelkę, okej. Okay. Trójka poleci. A pójdziemy sobie w tym przypadku może na A. Chociaż jest nas tutaj trochę za dużo. Jak polecą na B, to niestety tutaj będzie zero wsparcia. Dobra, chyba będzie B. Nie wiem, czy kogoś tutaj nie widziałem. Chyba snajpera stamtąd słyszałem. Raczej nie od nas. Sam nie wiem. Oczywiście się czają na B i będą chcieli poczekać i zaatakować w ostatnim momencie. A może zrobili szybkie przegrupowanie na A. No tam mamy jednak żołnierza od nas, więc chyba raczej szykują się gdzieś tutaj na B.
Ohoho. Be my friend. Gdzie tam spierdzielasz? Dobra, Mariany. O kurwa, chyba mamy plecy. Nie wiem tylko z której strony. Dobra. To będzie na Edmund. Bardzo dobrze. Poszło pięknie. Okej, okay. Zostajemy niestety w tyle. Troszeczkę brakuje nam tylko jednego punktu, chociaż mamy więcej zabójstw. Niestety brakuje nam dwóch asyst, żeby wyjść na pierwsze prowadzenie. Dobra, mamy dużo pieniędzy, więc jak my jesteśmy bogaci, to kupujemy sobie Scara. Okej, okay. Spróbujemy coś nim upolować dobrego. Zaraz się przyczaimy. Poszli na B, więc raczej teraz spróbują. A, tak mi się coś wydaje, ale rzeczywiście, jak to mówią, nigdy nie wiadomo. My się tu trochę przyczaimy. Chyba poszedł Smoke. No to Smoke mi teraz specjalnie tutaj się nie przyda. Ciężkie życie snajpera, ale chyba są na... Myślę też, mistrzowie, żeby nie powrócić do serii na live związanej z CS-em. Oczywiście, mistrzowie, mistrzowie, przypominam wam o odstawieniu łapki w górę podczas oglądania tego właśnie vlog gameplaya, po to, aby materiał się lepiej opłacał od większości moich widzów. W ten sposób bardzo wspomożecie moim działaniom z góry, serdecznie dziękuję. A teraz wybaczcie, bo tutaj coś tu słyszałem, coś tu widziałem i się tutaj trochę cykam teraz. It's probably A. Chyba są tu. Zabity. Czekam na kolejnego. Haha! Good job, team. Very, very good job. Czasem tak lubię pośmieszkować. Najśmieszniej, jak gramy na przykład z jakimiś rosyjskimi graczami albo graczami z zagranicy, to wtedy wychodzi to całkiem naprawdę fajnie. Nie sądziłem. Weź sobie. No problem. Proszę bardzo, jak chcesz sobie popływać ze snajperki, to strzeloj. No i chyba się to źle skończyło. Wiecie co? Zastanawiam się, że nie iść po tamtą snajperkę, ale może tak honorowo teraz trochę głupio. A wódka jest martwa. Dobra, lecę po swojego w tym wypadku Scara, bo się tu oczywiście przyda. Jednak. Dobra, są na A. No i niestety się nie udało, trzeba było nie słuchać gościa, który nam tutaj proponował, abyśmy sobie zmienili broń, bo sobie chce postrzelać. No ale jesteśmy tutaj dobrzy, uczciwi gracze, więc chcieliśmy tutaj dać szansę koledze. No i niestety się nie udało, no jak to też w życiu często bywa. I trochę z hajsu się przez to wypukaliśmy, może byłaby szansa wtedy, żebyśmy jakoś tą rundę ugrali. No ale dobra, 6-2, nie ma źle, nie ma tragedii, cały czas na prowadzeniu. Teraz postarać się to naprawdę dobrze utrzymać. Tamtędy na razie nie przejdą. Dobra, wycofujemy się. Ej. Trzeba mówić, bo bez komunikacji to będzie niezła lipa i kasza ma. Was kubaniec jeden jest tutaj schowany po lewej. Kogoś mamy zaraz tu. Kurde, ale dostał. No ale niestety mi strzelił lepszego heada z kołacha. Dobrze, dobrze, masz szansę. Odkup swoje winy za poprzednią rundę. Pistol fast. No to teraz to już dupa.
Co ty robisz, człowieku? Siup, 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 siup. Nie podoba mi się to, w jaki sposób zagrał, bo mógł spokojnie sobie tutaj powalczyć. A przynajmniej spróbować to wygrać. Chyba chciał przeczekać kasę. Chociaż mamy gościa w drużynie, który ma 7 koła, więc myślę, że spokojnie mu coś dropnął. No niestety bywa. I tak zostaliśmy trochę bez pieniędzy, bez niczego. Więc może spróbujemy... O, wziąłem sobie M4-eczkę. Nie wiem od kogo, co prawda, ale... Ale dziękuję bardzo. Chyba tamten dropnął, co miał 7 koło. No tak, bo nie ma hajsu. Czysto, polecam na A. It's A. Żryjcie to! Ups. Dobra. Spokojnie. Oż kurwa. No, niestety, niestety dałem się zajść z dwóch stron. Nie sądziłem, że mieliśmy tam przeciwnika. Why you don't shot? No nie wiem, dlaczego tam ten przeciwnik strzela. No ja strzelałem w każdym razie, więc do mnie nie halo, jak coś tutaj z pretensjami. Trochę biednie z hajsem, ale P90 powinno nam wystarczyć na tą rundę. Zostawiamy 500 golda. W razie czego, żeśmy dobili do 3 koła, będzie szansa jeszcze ewentualnie może zakupić P90 kamizelkę. Zdecydowanie powinniśmy polecieć teraz 3 AM. Trzeba ich zaskoczyć. Chociaż nie wiem, nie wiem. Chyba B. No i jednak B. Dobra. Najprościej będzie ich zaś od tyłu. Dobra, jednego... Jednego się udało ustrzelić, niestety. Haha, very good job, my friend. Bardzo dobrze. Dragon ocalił honor drużyny. Dobra, możemy kupić coś bardziej sensownego. A Auga sobie weźmiemy. Dobra, bo runda nam się robi troszeczkę taka, wiecie, pół na pół, więc... Może spróbujmy na lewo. Na A. Chyba szturmują B. Już ten szturm się prawie udał. Nie widziałem, żeby tam wskakiwał, więc chyba tam jest. Dobra, padł. Zrobiło się gorąco. No nie, nie mówcie, że to jest na A. O ja pier, o nie. No to mamy przerąbane. Byłem pewien, że to było jednak na B. Chociaż się zdążyłem zabić jednego na koniec. Super. Brawo. Zobaczcie, mistrzowie i mistrzyni, ale coś na chwilę wyłączyło nagrywanie z CS-a. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale chyba coś niechcąco nacisnąłem. Nie wiem. Już jesteśmy z powrotem. Na razie prowadzę tutaj, jak widzicie, ale to oczywiście o niczym nie świadczy. Pogonię go. A niech tu spadnie. Ała.
To bolało. Jest tu snajper jakiś. Dobra. No jest to jeszcze jeden tylko oczywiście, więc... No! Oj! Wygrana, weźmiemy sobie tutaj SG, które jest kijowe. Nie, to ja chcę kałacha, kałak lepszy. Ale jak ktoś by coś chciał, to mogę komuś ewentualnie dropnąć. Dobra, weźmiemy sobie granaciki jeszcze. Z pistolu sobie weźmiemy Five Sevena. Dobra, 8 na 5, więc jest szansa jeszcze w miarę dość szybko skończyć tego mecza. Troszeczkę się tutaj rozgrzałem, a nie sądziłem nawet, że pójdzie tak fajnie. Myślałem, że jednak nieco bardziej ten, no można powiedzieć, jakiś mini skill wypad. Jednak chcę, chyba nie zapomniałem, jak to jest oślepić się dalej samemu granatem. Morderczą rzeź, czas zacząć. Dwóch zabiłem, niestety. Może jeszcze z jednego jakąś asystę dostanę, nie wiem. Trochę niepotrzebnie za dużo wystrzelałem na boi. Muszę nauczyć się szybko coś zmieniać na granata po prostu, żeby sobie tak radzić w takich sytuacjach krytycznych. Dobra, ten zaplętuje tą bombę, spokojnie, on sobie da radę chyba. A nie, jednak nie. No to chłopaki, dawajcie. Pięknie. AVP za największą ilość zabójstw, to mi się podoba. Dobra, ostatnia runda pierwszej połowy. Ja wyrzuciłem kałacha! O nie, no to kijowo. Nie pobawimy się z kałachem. Ostatnia runda, to kupujemy sobie skara oczywiście. I idziemy nasiekać tym skarem, ile się tylko będzie dało. Tak więc, chodźcie. Dzięki za nic nie widzenie. Coś tam cicho. Nie, to był już strzał od nich ewidentnie. Łojacie. Spierdalam. Przepraszam, ale troszkę emocje mnie tutaj wzięły górą. No chodźcie. Kurna, ale mi przebieg. Hej. No i tak oto zakończamy sobie pierwszą połowę rundy z całkiem niezłym wynikiem. Jestem dość usatysfakcjonowany. Jeżeli będziemy mieć ponad 30 zabójstw, to będę bardzo usatysfakcjonowany. To jest całkiem niezły wynik, jak na taką przerwę tutaj w CS-ie. Jak dla mnie, przynajmniej ja się czuję usatysfakcjonowany wynikiem. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym. Pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę podczas tego Ninja Vloga, po to, żeby materiał się lepiej wypoczynił od do większości moich widzów w ten sposób bardzo spożycie. Mówię na to tam z góry. Serdecznie dziękuję. Z nim po. Dobra. Teraz nam się sytuacja trochę odmieniła. No i co, mamy jakiegoś plana? Nie mamy, więc lecimy na A, szturmujemy oczywiście. Ruszaj! Dobra, są tu. Spróbuję z tej strony. I
i pięknie poszło się nam. Udało tutaj wygrać kooperacyjnie pięknego mecza. O, z nim po. Dobra, lecimy dalej, bo chciałbym jednak wbić kurze te 30 zabójstw. Więc SG-ka sobie trochę postrzelam. Mam nadzieję, że się uda. Szkoda, nie mam bomby. Dobra, kontynuujemy zabawę z A. Tak na dziko, aż... O ja pierdzielę. Co wy to świrujecie? Pięknie, pięknie. Pięknie, że się daje. Zajść teraz. Gin! Ja nie mogę. Ale się ich powystraszałem teraz. Przez chwilę straciłem taką dezorientację, kto jest z kim. Co? Nie mówię, że ja jestem boostem? Sorry guys. No niestety. Próbowałem co mogłem, ale nie udało się. Chociaż tam chyba 3 kile sobie nabiliśmy. Ale nie o to chodziło oczywiście. Dobra, przeczekujemy tą rundę. Wydaje mi się, że trochę bez sensu jest nam zakupować teraz jakiekolwiek bronie mocniejsze. Wszyscy jesteśmy bez kasy. Proponuję mocne Rush B. Rush B, take it B. Chodźmy B, 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 B. Rush B. Tak po rusku, tak prawilnie, CS-owsko. My się dymnych nie boimy. Dobra, przynajmniej dajmy odwagę na to, żeby polecieli do przodu. Jakby się udało mu strzelić heada. Ale niestety. Dobra. Jak tam sytuacja? Załatwiony, nieźle, nieźle. Jeszcze mają dwójkę. Oj, ciężko będzie teraz. Tak sądziłem, że niestety się im to nie uda. Niestety nie zagrali na czas. Widać chyba presja ich trochę tutaj przywarła, bo oczywiście granie na czas jest zdecydowanie lepiej opłacalne w przyszłości. Po prostu, jeżeli chcecie wygrać typowo turniejowo mecza. No dobra, ale mam szansę nabić nieco więcej punktów. Taki plus. Czy u was, mistrzowie, też tak ciepło jak u mnie? Bo dzisiaj naprawdę jest bardzo gorąco na zewnątrz. Panują bardzo wysokie temperatury, chociaż wczoraj dostałem jakieś dwa alerty, że coś jakieś niebezpieczeństwo tutaj, ale... Tam burzę jakąś w oddali widziałem, co prawda, ale tak poza tym to jakoś cisza tutaj. Nie, nie chodźcie tam, nie idźcie już tam, to już jest spalone. Po cichu. Super smoke. Kurwa, jestem pod wrażeniem. Ej, nie, no żeby to było aż tak czysto? To mi się aż wierzyć tak nie chce, ale... Jak widać. Ej, nie, no bomby nie mam czasem ja. No nie, plentujcie. O kurde, ale mi strzelił z auga, ale dostał też 54. A, gin. Cholera. Jest po nim. On tego nie ugra. Nie, stój w takim miejscu. A,
Wiedziałem, że to się tak skończy. Dobra, trzeba zacząć grać bardziej profesjonalnie. Bo nasza drużyna wtopi ostro. Ale jakby nie patrzeć, to my przestaliśmy nabijać, to znaczy wszyscy sobie przestali nabijać. To nie jest tak tylko, że... że jeden gracz robi wszystko w tej grze, bo jest to typowo gra zespołowa. I to rzeczywiście, jak traficie na kogoś tam, kto ma bardzo wysoką randę, a gra na jakimś tam niższym koncie, no to... To jest jednak różnica. Dobra. 4A1B. No, można też tak zrobić. Go back B. Go B. Chodźmy na B teraz. Oni sobie tam polecieli. Oni sobie tam myślą. Plantujemy. Właśnie specjalnie pomyślałem, żeby lepiej schować się na B teraz, bo jeżeli tam mieliśmy dwóch przeciwników, no to automatycznie, jeżeli schowiemy się tutaj, to oni będą mieli całą drogę tutaj przejść. Ja będę starać się grać bardzo na czas, chociaż no wydaje mi się, że spokojnie sobie to wygramy i raczej nic tam nie grozi. Jest tylko jeden przeciwnik na czterech, więc marna szansa, żeby mu się udało nas wszystkich zabić. O kurde! Ale jednak jest. Dobra, już po drugiej stronie oczywiście. Bomba podłożona, jakieś tam punkciki dostaliśmy, ale generalnie to nic za bardzo za tą rundę nie zdobyliśmy. Dobra, weźmiemy sobie kałaszka. Stary, dobry, podczywy kałach to jest to. Okej. Go rush B. Dobra, pójdziemy sobie, zrushujemy. Trochę się ich tu chyba naprzątło. Kurde, nie zauważyłem go. Słabo. Dobry blok. Bo się zmuliłem. Chyba ja miałem pompę. Aha, dobra. Na szczęście nie. Ładnego ma dizet igla. Igla. A WP dla biednych. Dobra. Poleciał nad górę. Zdążysz. Pistol. Jest blisko. A jednak nie. Jednak będę jadał ciała teraz. Dobra. Mamy 13 rundę wygraną. Chcemy może dogonić, no może mnie ten dragon dogonić, kurde. Bo jednak mimo iż jest różnica ilości zabójstw, to punktów tak między drużynami nie ma. Jest raptem ich 6, więc 3 zabójstwa dla niego i prowadzi. Dobra. Muszę się nieco rozbudzić. A przez to, że jest tak ciepło. To jest najgorsze, kiedy... Znaczy, muszę wyrobić coś sobie ten nawyk, że kiedy na przykład wychylamy się za rogu, to żeby nie patrzeć przypadkowo na minimapę, bo oczywiście, jeżeli przeciwnik tam wyjdzie, to mam dużo mniejszą szansę na to, że uda nam się wygrać. W tym przypadku rotację. Jeszcze tutaj staram się wyuczyć tych nawyków zaś ponownie. Dobra, mają sporą szansę. No, jest strasznie czysto, więc możliwe, że są gdzieś blisko tutaj przy B. Albo że będą w hangarze tutaj po prawej.
co oni robią? Nie zdecydują się? Chyba, że stwierdzili, że nie zdążą. No nie wiem, gdzie oni byli. No jednak są gdzieś tam, ale... Ale już jest za późno. Już jest za późno. Dobra, 14 runda wygrana. No kałacha weźmiemy. Nie, papika nawet nie kupuję. Nie jest mi potrzebny. No boję się kurde o tą statystykę tutaj, mistrzowie. Dobra, jest już tędy. Nie wiem, gdzie on tam próbuje. Jeden załatwiony. Nie, ja to pierdzielę. Ja to wolę na spokojnie przeczekać, przypilnować, żeby miało dojść do jakiejś tragedii. Gdzie ty się schowałeś? No nie dowiemy się, 28 zabójstw. Jest szansa dobić do 30, zobaczymy czy się uda. Może wygramy to jakimś cudem. Dobra, 60 punktów, to na 57. Ta różnica jest strasznie mała. Ja pierdolę, ale chujo, bo bym postrzelał teraz. Da. Choć to nie byłem ja, to nie byłaś ty. Oż ty! Ty chuju nie myty. Nie! Ja pierdzielę. No kurde! Fuh. Ja nie mogę, ledwo, mistrzowie i mistrzynie, udało nam się wygrać tego mecza. Było naprawdę nieźle w niektórych momentach, było naprawdę ekscytująco. Mam nadzieję, iż gameplay się wam podobał. Cóż, a my sobie otrzymaliśmy jakiegoś kapitana, stopień 25. Możliwe, mistrzowie i mistrzynie, że za niedługo się uda nam po raz to kolejny stoczyć walkę w CS-a. Aha, dostałem srebro w trybie turniejowym. No dobra, może być sreberko numer 3 jak na start tutaj. To myślę, że całkiem może być. No okej, mistrzowie i mistrzynie, jeżeli materiał się podobał, proszę was zostawić łapki w górę pod nim. Wówczas film się lepiej podsunie do czego większości moich widzów w ten sposób, także położycie moje wam z góry serdecznie dziękuję. A ja tymczasem żegnam się już z wami, widzimy się na kolejnych materiałach od nim po. Do zobaczenia już niebawem. Us.